Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku przyjdzie do nas ktoś naprawdę potężny, więc będziemy mieli wielkie wyzwanie. Ale zanim wam powiem, kto to taki, to stawcie łapkę w górę, taki przycisk po tym filmem. Zróbmy tak, żeby było z 5000 łapek w górę po tym filmem. Wiem, że dacie radę, bo jesteście najlepsi widzowie. No i dzisiaj przyjdzie do nas nie kto inny, jak sam Bóg. Przyjdzie tutaj z niebios, tutaj ze chmur, ze słońca, chociaż chmur nie ma. O, tam jest mała chmurka pojedyncza, no więc przyjdzie tutaj Bóg do nas, God, nie? Więc będzie chciał nas tutaj pokonać, ale my się nie damy, my będziemy walczyć z nim do samej kropli wody, powiedzmy. No i w dzisiejszym odcinku zbudujemy mega potężną bazę z takich piekielnych rzeczy, weźmiemy z Nethera rzeczy, weźmiemy sobie netherowe płytki, o takie, o właśnie chciałem, weźmiemy netherak sobie, piasek dów, glowstone, może jakoś taką latarnię. No i w dzisiejszym odcinku postaramy się go pokonać. Przyjdzie naprawdę taki wielki, potężny ten Bóg. Będzie chyba piorunami nas nawet tutaj strzelał, więc musimy się szykować. Ale zanim zacznę budować bazę, to stawcie subika na moim kanale, bo na 100 tysięcy subików pokazuje twarz prawdziwego życia, więc jak chcecie zobaczyć, jak wyglądam w prawdziwym życiu, to stawcie subika na moim kanale, 100 tysięcy. No i moja buzia będzie, kamerka również będzie, wszystko z moją twarzą będzie, więc jak chcecie zobaczyć mnie, no to zapraszam, wiecie co robić. No, a my to zaczniemy już budować. Weźmy sobie, może zamieńmy cały teren tutaj w netherrack. Patrzcie na to, robimy teraz taką mega komendę, zaznaczymy na 100 kratek dookoła mnie, zamienimy trawę na netherrack. O, proszę bardzo, i spójrzcie, jak to będzie teraz wyglądało. Uwaga, uwaga, leci, 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 zamienia się. Albo coś źle wpisałem. Replace near stone. No nie, no powinno się zamienić, więc jest prawdopodobnie jakiś lag, widzowie. Spójrzcie na to, co tu się stało. Wszystko, cała trawa zamieniła się w netherrack. Spójrzcie, jak to wygląda, fakt, bardzo ładnie. Zobaczcie tutaj, że no to do pewnego momentu jakby się zamieniło, więc cały świat się nie zamienił w netherrack, ale teren, na którym będziemy budowali bazę, na pewno będzie już tutaj z netherracką, będzie taki piekielny, więc już mamy jakąś część zrobioną. Teraz zbudujmy sobie naszą twierdzę z kamiennych, netherowych cegiełek. Więc teraz tak, zaznaczmy sobie, że chcemy basę mniej więcej z tej strony, albo wiecie co, weźmiemy sobie tutaj, zrobimy. On przyjdzie gdzieś z tamtej strony, z tej mgły przyjdzie, albo w sumie on z nieba przyjdzie. No to no w sumie nie zrobi nam różnicy właśnie, jak tutaj z tej strony to zrobimy, więc zaznaczmy sobie w tym miejscu, weźmy sobie, podlećmy trochę w tą stronę, do góry. No i zaznaczmy sobie, że w tym miejscu będzie kolejna ścianka. No i 112, czyli set, albo nie, inaczej, inną komendę użyję, 112, proszę bardzo. No i mamy tutaj taką wielką kostkę zbudowaną. Okej, okay. Mniej więcej to się ładnie już prezentuje. Będę miał teraz oświetlenie sobie włączyłem, żeby widzieć wszystko w ciemności. Spójrzcie na to, jak to wygląda ładnie. Może zrobimy sobie tu już jakieś kraty, bo to będzie naprawdę ładnie wyglądało. Ale ja bym to zrobił z płotków takich netherowych. Tylko gdzie one są? Gdzie one są? One mogą gdzieś w tej tutaj zakładce, chyba tak, tutaj 113. No to robimy set 113, proszę bardzo. No i mamy jedno okienko, tutaj zrobimy sobie drugie okienko, no bo musimy widzieć, co się będzie działo za tej bazy, więc robimy sobie o w ten sposób. No i się może tutaj zrobimy taką małą krateczkę, o, i mamy pięknie zrobione. Teraz tak, drabinkę potrzebujemy, drabinkę, drabinkę, żebyśmy mogli sobie wchodzić na górę naszej bazy. Okej, okay, lecimy w górę, w górę, w górę, w górę. Proszę bardzo, tutaj. No i mamy już zbudowane mniej więcej to, co chcieliśmy. Jest jakiś tam początek naszej bazy, nie? Zobaczmy, czy my mamy tu jakieś drzwi inne. O, są takie fajne, zardzewiałe, takie piekielne, więc możemy ich użyć, to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Tylko muszę to dobrze postawić, a nie, że krzywo ja to stawiam. O, teraz to jest wszystko ładnie tutaj zapoczątkowane. Okej, okay, możemy zamknąć. No i nasza baza coraz lepiej wygląda. Dobra, teraz bym zrobił taki coś, że co drugą kratkę bym tak postawił sobie te klocki, żeby to wyglądało bardziej jak taka twierdza z netheru. Więc kładziemy sobie tutaj elegancko po jednym kawałeczku. Proszę bardzo, tutaj, tu, o, dookoła naszej bazy.
Bo ja mam problem, bo nie mogę tego równo postawić i nie trafiam w klocki. Ale to, no może następnym razem mi się uda to bacie wycelować. Dobra, z jednej strony już mamy. Jeszcze została nam, no półtorej strony, półtorej ścianki nam zostało, żeby to wszystko ładnie zaokrąglić. O, proszę bardzo, tutaj, no, ej, źle postawiłem. Okej, okay. I ostatnia linia prosta i mamy metę, dobra. Czyli tak prezentuje się na razie nasza baza. Może jakieś byśmy pułapki rozstawili dookoła, co by było dobre na samego Boga. Powiedzcie mi, co byśmy mogli tutaj właśnie, czy moglibyśmy go załatwić? Może byśmy wzięli sobie wiadro, takie wiecie, z ciała zwierząt. To byłoby naprawdę straszne. To takie, ło, patrzcie jakie to czerwone jest. Ło, dobra, dobra. Wylewamy sobie tutaj. To będzie naprawdę straszna baza. Spójrzcie na to, ile tutaj czerwonego płynu. Chyba możecie się domyślać, co to za płyn, widzowie. Więc to naprawdę groźna baza będzie, no. Dobra, więc teraz tak, zrobimy sobie parkoura małego, żebyśmy mogli dostać się do naszej bazy i żeby nie pływać w tej mazi. No i teraz postawmy sobie te takie latarnie, bo one mogą jakoś tak odstraszyć go. Więc tak dookoła tego płynu, który wylaliśmy, możemy sobie tutaj postawić te latarnie. Okej, okay, lecimy dookoła naszej bazy, lecimy, lecimy, lecimy. Jakieś totemy by się nam też przydały, żeby rozstawić to. Okej, okay, proszę bardzo, tutaj lecimy, lecimy dookoła naszej bazy, żeby to na pewno jakoś nas ochroniło. Dobra, mamy. Co jeszcze możemy tutaj postawić? Tutaj nic nie mamy ciekawego. No jakieś totemy bym rozstawił, nie? Mamy totem, czekajcie, totem. Nie, no mamy totem nieśmiertelności, ale sobie go weźmiemy. No i chyba tu nic takiego nie ma, co by nam pomogło w zwalczeniu samego Boga, więc geody, nie ma nic. A może devil będzie? Evil, halo, coś złego? No nie ma nic, kurczę, no to może być lekko problematyczne, widzowie, teraz jak na to patrzę. No dobra, no dobra, a jeszcze inna zakładka została nam, może tutaj coś będzie. No to mamy lekki problem, bo o, mamy blok, patrzcie czego. Ło, spójrzcie na to, możemy to normalnie kłaść. Dobra, rozstawiamy sobie kolejną maść dookoła. Spójrzcie na to, ja tego wymówić nie mogę za bardzo, ale możecie zobaczyć, co ja właśnie robię dookoła naszej bazy. Ta czerwona maść będzie. Ja, teraz on nie podejdzie nawet do nas. Dobra, to jest mocne, to jest mocne. Teraz jeszcze weźmiemy sobie, zamienimy powietrze na ogień, więc będzie tutaj się nam paliło wszystko ładnie. Proszę, zaznaczę sobie w tym miejscu i zaznaczę sobie to samo z drugiej strony i to będzie nasza cała baza, widzowie, spójrzcie na to. No, zaznaczam tutaj, replace air na air na zero, fire, fire, fire. I uwaga, czy się zrobi to, co ja chcę? Tak, zrobiło się! Patrzcie, jak tu się wszystko pali! Normalnie pięknie! Tylko wiecie co, ja bym trochę ten, więcej tego aira dał niż ognia, więc czekajcie, trzeba zundować to. Okej, okay, wracaj. Więc dajemy sobie 0,0. Gdzie są przecinki? 0,0,0,0. I uwaga, czy teraz powstanie? Dobra, tak to może nam wyglądać. Tak mi się podoba, dobrze. Czyli tak, widzowie, wchodzimy teraz do naszej bazy. Musimy sobie wrócić do niej. Musimy się z niej tutaj już schować. Wziąć sobie jakieś zbrojki i bronie na tą postać. Uwaga, uwaga, czekajcie, tu jest nasza zakładka. No i wtedy musimy czekać, aż nadejdzie do nas sam Bóg. Dobra, więc weźmy te najmocniejsze właśnie bronie, ponieważ no, na niego to naprawdę będzie potężną armatę trzeba wykombinować. Snajperkę, Sonic Rifle. Dobra, to weźmy sobie trochę wyżej, już odstawmy. Te drzwi już nam nie są potrzebne, halo, po co mi te drzwi tu są? Dobra, to sobie weźmy w drugą łapkę. No i jeszcze weźmy sobie zbrojeczkę, zbrojeczkę, zbrojeczkę. Jakaś taka mocna zbrojka na niego. Co, która tu byłaby dobra? Popatrzcie, o, złota! Złota byłaby idealna, dobra. Bierzemy sobie złotą zbrojkę, zakładamy ją na siebie. Spójrzcie, jak ja wyglądam komicznie. Dobra, weźmy sobie tutaj jeszcze bronie. Bronie, gdzie są tu bronie? Tu są bronie, dobra. Weźmy sobie te kosmiczne bronie, bo one są naprawdę potężne. Lasery weźmiemy sobie. Minigana, granatnik i alien blaster. I no piłę, jakbyśmy chcieli go tam dobić i już nie mielibyśmy amunicji. No i dobra, no i weźmiemy sobie jeszcze na koniec jabłuszka. No i możemy teraz czekać, dać sobie game
od 0, no i czekamy na przyjście samego Boga. Widzowie, nie wiem czy widzicie, ale na dworze zrobiła się noc, niebo jest pełne gwiazd. Zaraz chyba tutaj nadejdzie sam Bóg, musimy wyjść na zewnątrz i zobaczyć, czy on już jest, czy on już nadszedł. Zobaczmy, ej, stoi tam. Stoi tam, czekajcie, ja podejdę tutaj, patrzcie na to, stoi tam i czeka chyba na nas. Ej, spójrzcie na to, no on lata. Ej, mruga, ej, on mruga, czy mi w Minecraftie co jest? I ale czemu on lata, ma jakąś tą pałkę? Co to za różdżka jest? Ej, spójrzcie na to. Ej, podejdźmy do niego, chodźcie. Zejdziemy na dół sobie, zobaczymy właśnie, tylko zjem jabłko, bo mi zaraz na hita weźmie. Zobaczymy, czy tutaj on będzie nas atakował. Patrzcie, god, lata, leci za nami, patrzcie na to. Panie, proszę zejść stąd, proszę odejść, nie wchodzić do mojej bazy, proszę idź i nie wracaj, halo, słyszysz? Ty, łabiej, uderzył mnie, co ty, nie wolno mnie bić, co ty, oszalałeś? A masz z granata, wow, dostał, ha, jeszcze raz, o, ej, on znika, on teleportuje się, ty, halo, panie, proszę tutaj się nie teleportować, ale on leci prosto na mnie, ej, 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 panie, sio, kysz, a kysz, ej, do pomocy, ty też ten zrobił, o nie, też pada przez niego. Włączył deszcz, a masz ty, do ognia go, szybko wepchajmy go, no co, on nie da się do ognia wepchać, albo jest ognioodporny, też jest szansa, czekajcie, wepchniemy go z Sonic Ryfu, o, i patrzcie, ten ogień mu nic nie robi, smyra go w stópki, a jego to nie parzy. Dobra, idziemy prosto do niego, zmini gana go, dobra, szybko idziemy teraz do bazy, ej, patrz, on przelatuje nad naszą, nad naszym płynem, który rozraliśmy, chyba ten deszcz cały czas go gasi, on po to go włączył i zaczął latać, żeby latać nad tą naszymi pułapkami i żeby go ogień nie ranił, o wow, ej, dobra, zamknął, co jest, on do bazy próbuje nam wejść, ej, patrz, tą różdżką wymachuje, dobra, czekajcie, strzelę stąd, o, nie, wszystko. Ty się nie da strzelić, dobra, szybko wchodzimy na drabinkę. Nie, co on przy ścianę potrafi bić? Ej, on oszukuje. Co jest? Panie, proszę odejść. Masz, odchodzimy od naszej bazy. Odpychamy go, sio, wynoś się. Ej, dawajcie, poza świat go wyrzucimy. Dobra, musimy wyjść sobie na zewnątrz, za naszą bazę, bo w naszej bazie nie jesteśmy bezpieczni. Te pułapki nie robią na nim wrażenia. Więc z minigana, trochę z lasera go postrzelamy. Okej, lecimy. Ty, on jest jakiś nie ze ściany, co jest? Dobra, strzelamy, ze Sonic Ryfy, no, a, skończyło mi się, no dobra, to masz z PDW, okej, skończyło się, czy my coś tu mamy mocniejszego, mamy rakietę, dobra, teraz w łepetynę, mierzymy, no i to nic nie daje, dobra, czekajcie, weźmiemy może z granatów, o, kościół, dawaj, do mnie, dobra, rzucamy granatami, o nie, te granaty za nisko lecą, dobra, trzeba do góry to rzucać, okej, rzucamy, pyk, dobra, ej, co, jest szalny, mu to nic nie robi, naprawdę, nie, zaraz mi skończą amunicję i on się zdenerwuje, o nie, no, lecimy, strzelamy z laserów, dobra, odpychamy go, sio, Idź od nas, daj nam słoneczko, my chcemy lato. Dobra. A, ratunku, to był zły pomysł, z pomocy. Bóg biegł, no nie, ratunku, to rozy ty karabinu. A masz, padaj. O, zatwiliśmy go. Udało się, patrzcie na to. Udało nam się, obroniliśmy bazę. Pokonaliśmy samego Boga. To jest niemożliwe, ale daliśmy radę. Leży za nami, spójrzcie na to. Aż się zrobię screenshota. Róbcie shoty, udało mi się. Ej, dobra, to co? Ej, co? Czemu on wstał? Co jest? Czemu on wstał? Przecież pokonałem go. Co ty? O, właśnie mnie do tej mazi wrzucił. Ej, o co chodzi? Go pokonałem. Masz rakiety. A masz minigana. No, o co chodzi? Jak on wstał niby? Dobra. Bierzemy sobie bronię. Nie, z tych broni to na pewno nie wygrzebie się. A masz lasera. A masz ze snajperki. A masz w łebetynę. Musimy go w głowę trafić. No, czemu ty nie padasz od tych broni? One są mega mocne, no. O, masz ty z tech scope'a, a no, to się nic nie daje, z lasera go, to go przetnie, patrzcie, to go załatwi, to jest mega mocna broń, z którą nie ma szans, patrzcie na to, przecinamy go, i po nogach, i po rękach, pył, i w głowę, a,
Jako to nie załatwiło, że ta broń jest najlepsza broń w grze, no jakim cudem. Dobra, ej, on się regeneruje czy co? Ej, masz Rosalion Blastera, ej, ja go podpalić chcę, ale on się gasi od razu. Ej, no, ten deszcz głupi, naprawdę. Dobra, to ej, on jest nas mokry, prądem go, tylko nie mogę wymierzyć. O, dobra, mam i z prądem, Dasko, będzie to mocniej bolało przez ten deszcz. Masz, no, dobra, teraz ta broń będzie naprawdę moc. Na? Czemu deszcz nie pada? No nie, naprawdę, kiedy akurat prądem go zacząłem bić, on wyłączył ten deszcz, naprawdę. Ej, ale teraz mogę go podpalić, patrzę na to, teraz nie ma szans, dobra, podpalamy go, oszukałem go. Dobra, teraz wiem, że... masz ty! No co? Znowu się zgasił, naprawdę? Deszcz włączył, no naprawdę, co ma władzę w tym, kurczę. Dobra, z piły chodź tutaj. Dawaj, piłą cię potraktuję, tylko podejść nie mogę. Masz ty, padaj, no nie za daleko, on jest ode mnie, ma za duży zasięg. Dobra, uciekamy, czy ja coś jeszcze mam? No mam to TFG, ale... No dobra, sam ty go chciałeś. Padaj, puu! Co? Jak to nic mu nie zrobiło, ej! Dobra, jeszcze raz, teraz na pewno coś da. Puu! Ups. Dobra, to ja uciekam, pa pa! Ała! Ej, piorun mnie walnął! Ała! Ej, on piorunami bije! O nie, szybko do bazy! Ała, znowu! Ała, no nie wpadłem przez to! Ała, znowu mnie piorunem bije i świeca się na mnie! Nie chcę już! Wyjdź to ode mnie! No, to mnie piorunem nie uderzy, jestem w środku, dobra, to jestem bezpieczny! Co? Jak ty piorunem, nie wiem, przez sufit mnie walnął, przecież to jest niemożliwe! No nie, dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę, ja to nie wiem co zrobić, jestem troszeczkę w swojej sytuacji, muszę pomyśleć, trochę odsapnąć. Ale zostawcie łapkę w górę, 5000 łapek w górę, aż hełmik zdejmę. 5000 łapek w górę to jest miła, to będzie taki uśmiechnięty ja. No i zostawcie też subika na moim kanale, jeżeli chcecie zobaczyć moją prawdziwą twarz, bo na 100 tysięcy pokazuję ją. A ja tutaj muszę trochę się zastanowić, co ja mam dalej ze sobą zrobić, bo no, nie mam pomysłu jego pokonać, bo on jest chyba niezniszczalny. To cześć!